Witajcie. Jak zwykle rozpoczynamy od raportu z kasy fiskalnej, obejmując sprzedaż z środy, czwartku i piątku, czyli z trzech dni sprzedaż. W tym czasie wysłałem 32 paczki, co wygenerowało 528 zł przychodu. Podsumowując, wysłałem już 1684 paczki, co wygenerowało ponad 33 tysiące złotych przychodu. Tematem dzisiejszego odcinka jest podsumowanie lutego, bo jeszcze tak jakby nie podsumowałem tego całkowicie, jakie miałem przychody, jak to wyglądało. Przygotowałem fajne wykresy. Wykres pierwszy prezentuje saldo Allegro, czyli ile musiałem Allegro zapłacić za dany miesiąc. Jak widzicie, za wrzesień kilka złotych, październik też kilka złotych, listopad już było prawie 300, ponad 300 zł, grudzień 500 zł, styczeń był trochę słabszy od grudnia, bo wiadomo, i luty mamy 700 zł saldo Allegro, tyle musiałem zapłacić. I teraz porównajmy przychody do salda Allegro. W lutym osiągnąłem prawie 8000 zł przychodu. Tak naprawdę styczeń był podobny i grudzień, no jak widzicie, taki raporcik sobie przygotowałem. Na bieżąco będę to uzupełniał. Zobaczymy teraz, jak te wykresy się do tego koronawirusa ustosunkują. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło w marcu, tam w kwietniu. Tak naprawdę moje przesyłki jak na razie w Chinach stoją. Nie mam co sprzedawać, ale kreatywność moja została rozbudzona i znalazłem już tutaj taki sklep w mojej okolicy. Tu prawda mam tam 60 km do takiej hurtowni, ale już tam kilka towarów u nich zakupię, podzielę, otworzę nowe konto na Allegro i rozpocznę sprzedaż. Już to wszystko pomalutku tutaj zaczynam tworzyć. No bo jak z Chin nie można, no to trzeba sobie radzić tutaj jakoś na naszym rynku. Jednak tam u nich też jest problem, bo kilka osób na zwolnieniu lekarskim, kilka osób siedzi w domu i zobaczymy, jak to będzie z tą hurtownią. No jest, sami wiecie, jaki jest. Mnie ten wirus jak na razie aż tak nie dotyka mojej firmy. Tak naprawdę tylko ten import mi tutaj zepsuł. No ale widzicie, wykres jest piękny. Wszystko od wrzesień, październik, od pół roku praktycznie tutaj do was gadam. Od pół roku wszystko fajnie rośnie. No a teraz zobaczymy, jak będzie dalej. Dzięki bardzo za uwagę.